Marta Balkiewicz, witam Państwa. Dzisiaj w rozmowie Echo 24 piłka nocna. Projekt, który skierowany jest dla dzieci i już jest realizowany między innymi na wrocławskim Brochowie, a moimi gośćmi jest między innymi pomysłodawca tego projektu Lech Guzowski oraz jego podopieczni, uczestnicy projektu Patryk Jeziorski oraz pan Wojciech Sadowski. Witam. Na czym polega ten projekt? Piłka nocna. Tak jak już wspomniałam, nazwa jest nieco przewrotna, bo to nie do końca jest, że jest to piłka nocna, ale też to jest piłka nożna. Dokładnie tak. To jest piłka nożna nocą. To jest projekt, który polega na organizacji bezpłatnych, otwartych dla wszystkich zajęć piłkarskich w godzinach nocnych. Projekt, który przywędrował do nas ze Szkocji, tamtejsza federacja piłkarska od 13 lat ze świetnymi wynikami prowadzi u siebie bliźniaczą inicjatywę pod nazwą Midnight League. To, co my robimy, jest może nie kopią, bardziej adaptacją tego projektu na polski grunt, adaptacją, która świetnie się sprawdziła. No właśnie, na czym ten projekt polega? Że co, w nocy rzeczywiście spotykacie się z dziećmi czy z młodzieżą? Spotykamy się wieczorami i w nocy, w piątki. Jakby geneza tego projektu w Szkocji czy w Anglii ma takie społeczne podłoże. To znaczy, to jest projekt, który w odróżnieniu od wielu innych inicjatyw nie ma w pierwszym rzędzie na celu szukania wielkich piłkarskich talentów. My nie szukamy kolejnego Lewandowskiego. Jeśli on się znajdzie, to oczywiście super. Natomiast w pierwszym rzędzie zależy nam na tym, żeby pokazywać, że piątkowy wieczór to jest taki czas, który można spędzić na boisku z kolegami, grając w piłkę. Bo umówmy się, to jest taki czas, kiedy młodzieży, dzieciom często brakuje pomysłu na siebie, brakuje jakiejkolwiek formy zorganizowanych zajęć, więc w najlepszym wypadku siedzą przed komputerem, w gorszym wychodzą na ulicę i tę rozpierającą ich energię próbują zagospodarować, no, nie zawsze w taki sposób, jakiego byśmy sobie życzyli. Celem Szkotów, gdy wdrażali 13 lat temu Midnight League, celem Anglików, gdy parę lat później wdrażali bliźniaczą inicjatywę pod nazwą Kicks, było promowanie pozytywnych zachowań wśród młodzieży, było przeciwdziałanie przestępczości nieletnich i te cele rzeczywiście udało się zrealizować i wyniki, które dziś osiągają, pokazują, że to jest możliwe. U nas dochodzi jeszcze ten bardzo istotny dzisiaj wymiar promowania zdrowego stylu życia, odciągania młodzieży od komputerów. Z badań wynika, że polskie dzieci najwięcej w Europie czasu spędzają przed komputerem, najszybciej tyją. Jednocześnie mamy plagę zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, a raporty różnych instytucji pokazują, że często szkoły nie potrafią tych zajęć promować, nie potrafią do dzieci ani do rodziców docierać. Niekoniecznie wykorzystują posiadaną infrastrukturę, a my pokazujemy, mamy świetną infrastrukturę, zwłaszcza po Euro 2012, mamy mnóstwo orlików, na które trzeba tylko mieć pomysł. I nasz pomysł to jest otworzyć te orliki w godzinach wieczornych, w piątki, wtedy, kiedy młodzieży najbardziej brakuje pomysłu na siebie, najbardziej brakuje zorganizowanych zajęć, pokazać, można przyjść. Przyjść może każdy, nie trzeba mieć zespołu, nie ma żadnego wpisowego, nie trzeba mieć dużych umiejętności, można po prostu wpaść i spędzić ten czas na boisku. To w takim razie moje pytanie teraz jest do uczestników tego projektu. Jak się dowiedzieliście w ogóle o tym projekcie Piłka Nocna? Jak wyglądały te początki? Skąd w ogóle taki pomysł, żeby wziąć w nim udział? Znaczy, w szkołach były rozdawane ulotki, wisiało na osiedlach, tak samo jak i w szkole właśnie plakaty. No i trenerzy również w klubach piłkarskich informowali nas o powstawaniu takiej akcji. Mhm. No, czyli zobaczyliście te ulotki, tak, dostaliście do ręki i pomyśleliście sobie, no dobrze, no to może dzisiaj wyjątkowo pójdę, tak, na boisko, czy że już wcześniej byliście fanami piłki nożnej? Nie, no to tam często się chodziło na boisko. Raczej to było takie zachęcenie, bo jednak przy sztucznym oświetleniu dużo lepiej się gra w piłkę nożną, można faktycznie poczuć jej magię, że tak powiem. Czyli czujecie się trochę, jakbyście byli na stadionie grając, tak, rozumiem, tak, tak, z kolegami w piłkę. Rodzaju. I jak wyglądają te treningi? Czy rzeczywiście w każdy piątek się spotykacie? Czy ta piłka nocna, tak, nawiązuje do tej nazwy, rzeczywiście jest to nocą, czy w jakich godzinach macie treningi? Piłka nocna jest w godzinach tam od 19 do 23 nawet. I spotykamy się ze znajomymi, tworzymy drużyny i głównie bawimy się piłką, gramy mecze. Czasami są prowadzone różnego rodzaju treningi. Częstym uczestnikiem jest pan Janusz Sybis, legenda śląska,
On również przeprowadza z nami te zajęcia i zachęca nas do brania udziału w nich. Jest to dla Was forma spędzania wolnego czasu, czy raczej też wiążecie jakąś swoją przyszłość z piłką? Nie, to już raczej tylko spędzanie czasu tak dla rekreacji, bo jednak raz w tygodniu, żeby wiązać przyszłość z piłką nożną, no to za mało. Tak, żeby spotkać się ze znajomymi, pośmiać się, pokopać. I co Wam daje udział w tym projekcie? Te wieczorne treningi, ta nocna piłka? Przede wszystkim więcej ruchu i utrwalenie znajomości z osobami spotkanymi na innych osiedlach, czy w szkole, czy nawet na Brochowie, na Orliku. A Tobie osobiście co daje? Daje mi satysfakcję z grania w piłkę po prostu. Wolisz, rozumiem, tak spędzać te wieczory na stadionie, a wcześniej tak, na boisku, a wcześniej jak to wyglądało? Czy rzeczywiście tak komputer i siedziałeś w domu i dopiero przy tym projekcie wyciągnęli cię na boisko? Nie, no to ja tam zawsze grałem w piłkę nożną, już 7 lat trenowałem nawet ją, więc raczej nie było z tym problemu. Ale dużo osób faktycznie zostało wyciągniętych sprzed komputera i teraz przychodzą, grają. I co mówią te osoby, które właśnie poznały ten smak tego sportu, tak? Że można spędzać czas inaczej niż przed komputerem? No, że jest dużo lepiej, bo nie dość, że psuli wzrok wcześniej, kondycja im się pogarszała, tyli, no to teraz mogą, a jeszcze do tego znajomi z internetu, no to znajomi, że, a tak to mogą teraz nowe znajomości zawierać, lepsza forma. Same superlatywy. A w takim razie ile osób już udało się panu wyciągnąć sprzed komputera? Ilu uczestniczy w tym projekcie, jak się spotykacie wieczorami na boisku? Na pewno udział wzięło ponad 100 osób do tej pory. To też jest tak, że my nie prowadzimy ścisłej ewidencji. Jakby pod takim hasłem organizujemy to wpadaj gramy. I nam zależy na tym, żeby z jednej strony ten projekt był profesjonalny, to znaczy, żeby zapewnić ten sprzęt sportowy, to oświetlone boisko trenera. Z drugiej na takim wskrzeszaniu w dużej mierze tego ducha podwórkowej gry. To znaczy mamy kilka kategorii wiekowych i z młodszymi uczestnikami też staramy się trenować, bawić piłką, pokazywać im różne rzeczy. Chłopakami z tą grupą starszą, no to mówmy się, często jest tak, że oni po prostu przychodzą, mówią, chcemy pograć, tak? Gdybyśmy chcieli trenować, no to można pójść do jakiejś szkółki piłkarskiej, do klubu, a to jest możliwość faktycznie pogrania, bawienia się tą piłką i na tym nam zależy, żeby nie wyżywać się, że tak powiem, na młodzieży, tylko dać im robić to, czego oczekują. My notowaliśmy frekwencję na poziomie 50, czasem 70 osób w każdy piątek. To jest znacznie więcej niż na jakiejkolwiek szkółce piłkarskiej. Ba, to jest znacznie więcej niż w Szkocji, bo gdy rozmawiałem z naszymi partnerami ze Szkockiej Federacji Piłkarskiej, oni mówią, że w Edynburgu mają 4 lokalizacje, w każdej przychodzi około 35 osób na pojedyncze zajęcia. No, u nas to bywało nawet dwa razy więcej. Mhm. A w jakim wieku dzieciaki mogą przychodzić, żeby sobie pograć z Wami? Zaczynaliśmy od grupy 12-16 i to tak idąc stricte za tym wzorcem, który wyznaczyli Szkoci. Natomiast pojawiło się wielu rodziców młodszych dzieci, którzy poszukiwali dla swoich dzieciaków możliwości grania w piłkę i rozszerzyliśmy tę grupę. Tak naprawdę 8-18 to był ten przedział wiekowy, aczkolwiek mieliśmy jednego uczestnika w wieku 4 lat, który też się odnajdywał. Znaczy, staramy się każdemu dać możliwość tej gry w piłkę, tego, czego potrzebuje. Staramy się nikogo nie wykluczać. Mhm. Każdy? Czyli to znaczy, że jeśli ja bym chciała przyjść z Wami pograć w piłkę, to mogę? Czy już jestem za stara, czy kobiety też nie przyjmują? W ogóle nie przyjmujecie? Mamy też dziewczyny, które uczestniczą w projekcie. Ich jest mniej siłą rzeczy niż chłopaków. To bardziej chłopaki się garną do piłki, ale mamy kilka dziewczyn, które regularnie przychodzą i grają i z tego też się bardzo cieszymy, bo o nich też trzeba myśleć tak naprawdę. My zawsze jak myślimy o tym, żeby zrobić coś właśnie, żeby młodzież odciągnąć, to myślimy o chłopakach. No, staramy się myśleć jak najszerzej i faktycznie dziewczyny też udaje nam się przyciągać i udało się tam zbudować taką fajną grupę, która faktycznie co piątek się skrzykuje i przychodzi i wie, że to jest ten sposób na spędzenie tego czasu. Mm-hmm. A jakie plany na przyszłość w takim razie macie? Jak chcecie rozwijać ten projekt? Czy chcecie go rozwijać? Ja bardzo chcę go rozwijać, jakby patrząc na to, że w Szkocji Midnight League odbywa się w 100 lokalizacjach, w Anglii Kicks w 40 kilku, no to wydaje mi się, że jest potencjał do tego, żeby iść dalej. My czasem się obawiamy, to znaczy
wydaje nam się, a Polska to nie Szkocja, u nas będzie inaczej. Okazuje się, że możemy robić to samo, co udaje się na Wyspach. Po tym, co udało się zrobić we Wrocławiu, widzimy, że jest zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. Mamy wypracowany model. Chcemy iść dalej, chcemy grać dalej na Brochowie. Marzą mi się kolejne lokalizacje we Wrocławiu, ale nie tylko. I jest kilka miast na Dolnym Śląsku i nie tylko zainteresowanych tym projektem, więc być może ten wzorzec będziemy powielać i nieść dalej. Mhm. A muszę o to zapytać, skąd czerpiecie zasoby na to, żeby na przykład namówić trenera? Rozumiem, że to się odbywa tak, nie płacicie mu, bezgotówkowo, tak? To nie, wszystko działa? Nie, to nie jest projekt bezgotówkowy i on jest finansowany przez miasto. I tu jakby udało nam się środki z miasta pozyskać. Zresztą nie było to szczególnie trudne, bo inicjatywa się z dużym uznaniem spotkała. I umówmy się, to są działania, które rzeczywiście powinno się prowadzić. Znaczy faktycznie powinno się, po to powstawała ta infrastruktura, po to powstawały Orliki, żeby żyć kulturę fizyczną, żeby upowszechniać sport i docierać nie tylko do tych, którzy są w stanie brać udział w jakichś zorganizowanych zajęciach, bo szkółek piłkarskich nie brakuje, natomiast też do tych, którzy nie zawsze potrafią zebrać się w drużynę, którzy może nie zawsze mają umiejętności, może nie zawsze środki na to, żeby chodzić do szkółki piłkarskiej, dlatego my staramy się, żeby ten projekt był bardzo inkluzywny tak naprawdę i żeby była minimalna, czy wręcz zerowa bariera wejścia i to faktycznie działa. A trenerzy, jak ci trenerzy biorą udział w projekcie? Czy są może jakieś nazwiska, które przyciągają na przykład tych młodych, gniewnych, zdolnych ludzi? Mamy troje trenerów. Janusz Sybis, największa legenda Śląska Wrocław. To jest człowiek, którego udało nam się namówić do udziału w tym projekcie. I to jest rzeczywiście fajne, że można z doświadczenia, z wiedzy takiej osoby skorzystać. Dla dzieciaków to też jest duża frajda, że przy kimś, kto strzelił ponad 100 bramek w Ekstraklasie, kto grał w kadrze, mogą swoje umiejętności szlifować. Drugi trener pomagający w prowadzeniu zajęć, plus jedna z trenerek osiedlowych pracujących na Brochowie. Także tam mamy cały team, no bo momentami bywało tak, że przychodziło nam w jednym momencie ponad 40 dzieciaków w jednej grupie. To już naprawdę trzeba całej ekipy trenerów do tego, żeby jakoś to ogarnąć i żeby każdy wyszedł z tych zajęć zadowolony, a na tym nam zależy, żeby faktycznie uczestnicy mieli satysfakcję, bo dzięki temu oni wracają. Mhm. Czyli wiemy już o trenerach, wiemy o uczestnikach. To teraz gdzie i kiedy można was spotkać i czy w nadchodzącym sezonie zimowym też będziecie grać w piłkę? Gramy na Brochowie. Jakby na chwilę obecną myśmy zakończyli sezon, powiedzmy, bo jesteśmy w troszkę gorszej sytuacji niż Szkoci. Oni nie mają zimy. Znaczy mają fatalną pogodę cały rok, ale fatalną w pewnych granicach. U nas już, zwłaszcza dla tej najmłodszej grupy, to już nie jest pora na granie na zewnątrz. Natomiast z chłopakami dalej się z tą najstarszą grupą spotykamy już w trochę wcześniejszych godzinach na Orliku Brochów. Mam nadzieję, że od wiosny uruchomimy projekt znowu w tak dużym formacie jak do tej pory dla wszystkich grup wiekowych, no i w nowych lokalizacjach. Mhm. Chciałam jeszcze tylko nawiązać do tego projektu, który jest realizowany w Szkocji, o którym pan wspomniał. Tam rzeczywiście to przyniosło efekt, ponieważ według badań, z tego co udało mi się dowiedzieć, ten projekt tam działa od 13 lat. Po 10 latach rzeczywiście okazało się, że większość tych osób, które brały udział w projekcie, gdzieś z tą aktywnością fizyczną związały się na dłużej. Tak, znaczy tam te rzeczywiście University of Stirling przeprowadziło badanie na dużej grupie uczestników na dziesięciolecie projektu. Ponad 2/3 deklaruje, że zwiększyło swoją aktywność fizyczną, ale też, co jest ważne, łatwiej nawiązuje znajomości, pewniej się czuje, ma lepsze relacje z dorosłymi, chętnie angażuje się w działania społeczne typu wolontariat. Wielu tych uczestników deklaruje, że chętnie poprowadzi takie zajęcia dla kolejnych grup. Anglicy, prowadząc inicjatywę KICS, również bliźniaczą, zmierzyli wręcz, że ona powoduje spadek przestępczości nieletnich o 28%, czyli że tak naprawdę zagospodarowanie tego podstawowego problemu, czyli nudy, nadmiaru energii, jest często wystarczającym środkiem do tego, żeby promować bardziej pozytywne zachowania, a też, co jest ważne w tym wszystkim, Szkoci pytali uczestników, czemu wzięli udział w tym projekcie. I bardzo niewiele jest osób, które mówią, że coś chciały zmienić w swoim życiu, które podchodzą do tego w ten sposób. Zdecydowana większość mówi, chcemy po prostu grać w piłkę. I to jest ta magia piłki, którą ona ze sobą niesie, bo
My często patrząc na to, co dzieje się na stadionach, na trybunach, na różne negatywne zjawiska, patrzymy na piłkę pod kątem tych negatywnych zjawisk, które można z nią powiązać, ale piłka to też jest fair play, piłka to jest szacunek do przeciwnika, do ustalonych reguł, do ciężkiej pracy, w piłce nie ma drogi na skróty. Coś, na co my liczymy, to jest też to, że te ideały uda się wpoić uczestnikom i przenieść poza ten piątkowy wieczór, jakby na codzienne życie. Muszę w takim razie zapytać o potwierdzenie, czy rzeczywiście to jest to, o czym mówi pan Lech, czyli ta piłka to jest nie tylko dla was, tak, piłka, ale też was dużo uczy poza boiskiem. Przede wszystkim właśnie fair play i granie zgodnie z zasadami. Staramy się odnosić do siebie z szacunkiem za każdym razem, jak tylko się spotykamy. No i jakoś tak te reguły i zasady nam się utrwalają także w życiu, nie tylko na boisku. Pracowitość, obowiązkowość, tego no, też się uczycia na boisku i potem przenosicie to w życiu codziennym? Staramy się. Może lepiej tak. Czy wy też w przyszłości chcielibyście brać udział w takich projektach, ale z tej drugiej strony, żebyście na przykład to wy byli trenerami, żebyście to wy uczyli młodszych kolegów, czy może już tak się dzieje, że gdzieś też macie pod swoimi skrzydłami te młodsze dzieciaki? Pod swoimi skrzydłami to jeszcze nie, ale ja ci to mówię, że chcę brać potem udział w tym, jak rozwiniesz to. No. Bardzo proszę. Więcej osiedli. Mamy pierwszego trenera na następnej lokalizacji. Czyli widać, że rzeczywiście ten projekt przynosi efekt. No w takim razie pozostaje nam nic innego, tylko trzymać kciuki za tych młodych ludzi i także za kolejny sezon, a wszystkich starszych możemy zaprosić, tak, na treningi na Brochów. Na 18.30 już w ten piątek. Już w ten piątek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że moimi gośćmi był pomysłodawca projektu Piłka Nocna, pan Lech Guzowski, oraz jego młodzi podopieczni, młodzi piłkarze Patryk Jeziorski i Wojciech Sadowski. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.